Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale ogrodniczym. Nastała jesień, ja mam parę refleksji typowo jesiennych. Myślę, że jak wielu z Państwa patrzymy wstecz i zastanawiamy się, jakie błędy popełniliśmy w tym roku, co chcielibyśmy zmienić, może już robimy plany, jakich takich bardziej radykalnych zmian dokonać w ogrodzie zimą. Ja dokonałam tego, o czym zawsze marzyłam, stworzyłam bardzo ozdobny ogród kwiatowy i to mnie ogromnie cieszy. Jednym z moich sukcesów tegorocznych jest kleoma. Kleomę zobaczyłam na Wawelu kilka lat temu. Ogromnie mi się spodobała. Ma taki egzotyczny wygląd. I pomyślałam, czemu nie? Okazało się, że kleomę bardzo łatwo można rozmnożyć z nasion. Także serdecznie kleomę Państwu polecam. Mam wiele różnych kwiatów. Są to byliny, kwiaty sezonowe. Mam bardzo liczne róże. Wszystko pięknie kwitło i dalej jeszcze kwitnie, ale zdałam sobie sprawę, że ceną za posiadanie ogrodu ozdobnego jest ogromna liczba godzin, którą trzeba temu ogrodowi poświęcić. Ponieważ ja jestem osobą pracującą zawodowo, mam różne zainteresowania, nie tylko ogrodowe. Muszę się zająć domem. Nie mogę poświęcić w następnych latach tyle pracy ogrodowi, ile poświęciłam w roku bieżącym. Mieszkam z dwoma osobami w podeszłym wieku, z moimi rodzicami i to też, jak się Państwo domyślacie, wymaga ode mnie nakładów pracy. Zresztą chciałabym Państwu powiedzieć, że tak naprawdę osobą, która założyła ten ogród, a przynajmniej zaczęła uprawiać ten leżący odłogiem kawałek ziemi, był mój tato. W związku z tym w ogrodzie jest wiele roślin, które ja z szacunku dla mojego taty dalej w ogrodzie, wyrażę się delikatnie, toleruję. Ogród w tym momencie jest bardzo ciemny, jak Państwo widzicie, jest bardzo tutaj mało światła, ponieważ mój tato zasadził tutaj wysokopienne drzewa owocowe, jabłonie i śliwy. Śliwy zostały już dawno ścięte, bo się połamały, jabłonie natomiast trzymają się mocno i rzucają bardzo dużo cienia oraz rodzą mnóstwo jabłek. Tych jabłek nikt nie chce, jabłka lądują w kompostowni miejskiej lub też na naszym kompoście. Jest tak ciemno, że czasem mnie ogarnia desperacja, co by tutaj zrobić. Nie wiem, zastanawiam się, nie mam jeszcze pomysłu, jak te jabłonie, które wybujały wysoko, w tym momencie ograniczyć, chociaż już kilkakrotnie zostały odpowiednio podcinane. Mamy też tutaj ogromną tuję. Tuja jest w tym momencie większa niż dom. Moi rodzice nalegają, żeby tę tuję usunąć z różnych względów. Ja chociaż za żywotnikami nie przepadam, raczej się opieram temu pomysłowi, bo będzie to wymagało dużych nakładów finansowych oraz dużej ilości pracy z mojej strony. Tego drzewa po prostu szkoda, takich drzew się w ogrodach nie widuje. Z prac, które uważam za dosyć pilne do wykonania, muszę się zastanowić, jak oddzielić trawnik od rabat. Trawnik z latami uległ drastycznemu zmniejszeniu, ale jednak trochę trawnika mamy. Trawa bardzo mi wchodzi na rabaty. Takie oddzielanie mechaniczne trawnika od rabat jest uciążliwe, znowu wymaga wielu godzin pracy, których ja po prostu nie mam do dyspozycji. W związku z tym rozważam różne metody oddzielenia tego trawnika, różne sposoby obramowania trawnika. Bardzo mi się podobają obramowania metalowe, ale są to dosyć kosztowne rozwiązania. Ja nie chciałabym inwestować aż tyle pieniędzy w ogród, także będę musiała najprawdopodobniej niestety zrobić obramowania plastikowe. No ale cóż, proszę Państwa, no tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Też w tym roku postanowiłam całkowicie ograniczyć obsadzanie donic tulipanami. Kupiłam jedno, dosłownie jedno opakowanie cebul tulipanowych, białych tulipanów, ponieważ białych tulipanów jeszcze w swojej kolekcji nie mam.
I to, proszę Państwa, tyle. Nie będę już więcej obsadzać donic, ponieważ sukces był, delikatnie mówiąc, umiarkowany. W niektórych latach przepięknie kwitły tulipany w donicach, w niektórych latach, nie wiem z jakiego powodu, te tulipany praktycznie w ogóle nie wytwarzały kwiatów. W związku z tym postanowiłam sadzić tulipany tylko w gruncie. U nas w gruncie tulipany czują się świetnie, ponieważ ziemia jest dosyć uboga, piaszczysta. Bardzo dobry jest drenaż i to jest to, co lubią tulipany i dlatego będą już tylko w gruncie. Trudno nie będzie pięknej prezentacji tulipanów przed domem. Do moich błędów ogrodniczych teraz zaliczyłabym prowadzenie do tak małego ogródka. My mamy, proszę Państwa, tylko 5,5 ara z domem. Do moich błędów zaliczyłabym posadzenie bardzo dużych róż. Mam róże Lyckefundia, zresztą będę pokazywała za jakiś czas, kiedy, jak ona kwitnie. Ona jest naprawdę niesamowita i przyciąga mnóstwo owadów, ale jest to róża ogromna, co zresztą, jak ktoś umie czytać dokładnie opisy, to od razu się zorientuje. To nie jest róża do małego ogrodu. Być może będziemy ją próbowali przesadzić do pobliskiego parku. Za mną rośnie róża Bobby James. Jest to przepiękna róża. W czerwcu jest dosłownie obsypana zebranymi w grona białymi kwiatami. Jest cudowna, ale kwitnie tylko raz, jak typowy rambler, a potem mam po prostu wszędzie bardzo długie, kolczaste pędy, z którymi nie wiadomo za bardzo, co zrobić. Wspaniała róża, ale też zastanówmy się, czy możemy jej zapewnić odpowiednią przestrzeń. Do błędów swoich zaliczyłabym też wprowadzenie do ogrodu, a właściwie pozwolenie, by na ścianie domu rósł winobluszcz trójklapowy, który z jednej strony jest przepiękny, wspaniale się przebarwia, przyciąga też mnóstwo owadów, także w sierpniu tutaj cała ściana bzyczy i to jest cudowne, cudowne wrażenie. Ale rośnie bardzo szybko, podchodzi pod rynny, wspina się na dach. Ja nie jestem sobie w stanie z tym poradzić. Przyznam Państwu się, że ostatnio w jakiejś takiej desperacji przycinania tego winobluszczu niestety przecięłam też przewód światłowodowy. Także no, mamy teraz kłopot. Reasumując, musimy się zastanowić, co wprowadzamy do ogrodu, ile mamy sił, może też ile mamy lat, czy ktoś nam może pomóc, czy jesteśmy pozostawieni sami z tym i czy sobie po prostu z tym poradzimy. Także ja teraz się zastanawiam, jak to zrobić, żeby nieco zmniejszyć ilość pracy potrzebną do tego, by prowadzić ten w sumie niewielki ogródek. Chciałabym też zrobić więcej filmów dla Państwa z czyichś ogrodów. Jak wyjeżdżam na tak zwany plan, to wtedy nie mogę być w domu i plewić swoich rabatek. Także muszę się tutaj zastanowić, muszę jakieś mieć priorytety, no ale chciałabym jednak, żeby otoczenie naszego domu było estetyczne. Zawsze mi jest miło, kiedy przechodnie mówią, o jak u Pani ładnie, to jest najładniejszy ogród tutaj w okolicy. Jest naszą dumą i to jest niezwykle miłe, ale jak wiemy, gdy się pracuje, gdy się prowadzi normalne życie, no niestety no, nie możemy tylko się skupić na ogrodzie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i za zrozumienie. Pozdrawiam serdecznie.